No co ty, stary, ty śpisz? Ej! Bartosz! Chodź tu, wstawaj! Co jest? Co jest? Co się Ludzie chcą wiedzieć, jak się robi tej lipa. Jak się robi tej lipa? A, dobra! Nie! No to chodźcie za mną, ja wam pokażę, jak się robi lipa. W sumie to były okulary mojego kolegi z Nowej Zelandii, ale odkupię mu. Jeżeli kliknęliście w ten filmik, zapewne chcecie się nauczyć airwipa. Postaram się was nauczyć poprawnego sposobu, który według mnie jest najlepszym sposobem na robienie tej airwipa. Jeżeli wykatujecie ten sposób do perfekcji, będziecie mogli robić wszystkie triki bez najmniejszego problemu. Jeżeli chcecie się nauczyć airwipa, potrzebujecie płaskiej nawierzchni, nie musicie jechać na skatepark. Wystarczy, że nauczycie się go na betonie, albo na asfalcie, albo na żelbetonie. To jest najlepszy sposób. Na ziemi, po prostu na ziemi. Jeżeli wam to nie wychodzi, możecie próbować z rampy, ale na flacie jest po prostu najprościej i najszybciej. Zanim zaczniecie katować whipa, poćwiczcie podskok na ziemi. Po prostu zwyczajny podskok. Nauczcie się na sucho na ziemi, w miejscu, tego ruchu płynnego nad garstkami, żeby dek obracał się szybciej i szybciej. Testujcie swoje możliwości, kręcąc dek coraz szybciej i szybciej. Drugie ćwiczenie jest to podskok i wybicie przednią nogą deku. To też pokatujcie na tyle długo, żeby czuć się z tym swobodnie. Żeby czuć się z tym dobrze po prostu. Sam tail whip. Co to jest tail whip? Tail whip to jest obrót deku o 360 stopni wokół osi widelca i osi kierownicy. Najważniejsze w tej lipie jest to, jak stoicie. Ważne, żeby tylna noga, żeby przylegała do hamulca, a przednia noga była ustawiona mniej więcej na środku deku lub tuż przy tylnej stopie. Ręce ustawione swobodnie na gripach, położone. Im szerzej ustawicie ręce, tym łatwiej się robi tej lipa, ale nie jest to zalecane. Ustawcie je po prostu swobodnie na gripach. Dobra, jak już jesteście na tym asfalcie, na tym żelbetonie, czy na, po prostu na nawierzchni, dobierzcie sobie odpowiednią prędkość. Odpowiednią prędkość, czyli przyjemną, na tyle, żeby jadąc, żebyście się po prostu nie zatrzymali w miejscu, ani nie za szybko. Taką, że zrobicie tej whipa, nie złapiecie go i się wywalicie po prostu. Wygodna prędkość, taka bezpieczna. Następnie ginacie nogi, wybijacie się do góry i przednią nogą wybijacie dek. Poprzedza go płynny ruch nadgarstków kierownicą, tak jak widzicie teraz na ekranie, żeby cały dek swobodnie i płynnie oprzedł 360 stopni. Kiedy dek już jest na godzinę 9 albo 3, zależy jak jeździcie, jeżeli jeździcie na goofy i dek jest na godzinie 9, wystawiacie tylną nogę tak, żeby po prostu złapać dek, wylądować. Jeżeli wam nie wychodzi tail whip, może być to wina ustawienia waszych rąk, ustawienia waszych nóg, waszego wyskoku, płynności zakręcenia kierownicą, to po prostu wszystko musicie do perfekcji, na sucho, na ziemi wykatować i dopiero wtedy na twardo na asfalcie. Na ryzy też można. Możecie katować whipa na rampach, nie ma z tym najmniejszego problemu, lecz najlepiej zacząć od asfaltu.
i później przenosić go na boksy, na przykład robić z boksów, z krawężników, z najłatwiej chyba z bęku jest się nauczyć. Nie, najłatwiej, ale nie, najlepiej, najlepiej. Najlepiej jest się nauczyć kręcić na placie, a potem najłatwiej, żeby go zlądować z bęku. Pamiętajcie o tym, żeby się nie przejmować, jeżeli wam coś nie wychodzi. Próbujcie i próbujcie, aż wam wyjdzie. To jest jedyny klucz do sukcesu. Bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówią. Pamiętajcie, żeby nosić ochraniacze i kask podczas jazdy, ponieważ nigdy nie wiecie, kiedy wam się przydadzą. Miłego katowania, udanych triczków i oczywiście zajawki. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Peace.